Witamy wszystkich z tej strony Supermafia Ursus. Hello, hello. Hello, Bodzio. Jesteśmy z powrotem przy tym tutaj. Tak. Co skończyliśmy, nie, Szumowe Bodzio? Śruby wszędzie. Tamte latały jak zdeformowany kuciapi, a te ciasno wchodzą w torbowody, nie? O, jak super. Nakrętki twarde, widać. Już widać, potem przejdę tam, pokażę co to tam jest za gówno. No nakrętki twarde i śruby tak. też, nie? Tej nie dokręcałem wcale, tylko trochę grzechotką już był problem. No problem, już ciężko szło odkręcić zamiast popuścić i paluchami. Nie wiem z czego to było zrobione. Czy to było zmieniane, czy co? Cały zgrzany widzę, że jesteś nie, duszno takie, nie? Tu wczoraj burza, przedwczoraj chyba. Dziś pewnie będzie padać już kropiła. Bo tu nic nie robię, a mokry jest. No ja, Bodzio leży, widzicie no. I... Pokaż jeszcze raz, widzą te śruby może, te stare. Te stare. No nie, trzymaj w jednym miejscu, to wiesz. No. Kręcą, nie? No. Normalnie. A nakrętki to zbierało jak jakiś pilnik taki, byle jaki. Takie te, jak to się mówi. Fafrocle były, no nie? No to się gwint zbija, nie? No. Wszystkie do wywalenia, no. No. I tu już idzie ciężko. Niby gwint dobry, a jest masakryczny. No. I co teraz? Śruby masz nowe? Śruby mam nowe, teraz będę dokręcał. Aha. Muszę sprawdzić, czy się i obraca. Sobie tutaj... No, tu wiadomo, są pierścienie teraz, nie? Ale... Jakby czasem nie szło, po kolei jak wkręcacie. Tu jest wstępnie grzechotką dociągnięte, nie? Jak już by był krzywy, już by nie szło obracać, nie? No w sumie to nie idzie ciężko, tylko że... Ty masz tą połamaną, to mogę sobie... No to coś... nic. No wtedy wylatuje ci. O. No. Jedzie, kręci się, super. Jeszcze sobie zobaczę, jak dociągnę teraz, nie? O, teraz coś większego idzie w ruch, coś większego. To nie jest, że to idzie na całą siłę tą rurą, to jest już na wyczucie kręcone, nie? Trzeba mieć po prostu w tym wyczucie, nie? Ktoś nie ma wyczucia, to lepiej niech się nie bierze. Niech lepiej dynamometrem i sobie dołoży 20 newtonów potem albo ile, nie wiem. Tu jest opór normalny. Nie wiem, co to tam za śruby były. Do twarzy, Bodzio. Do ryja. Wiesz. Te wchodziły w korbowody. No, nie robię dużo tych silników, nie?
To tam nie wiem, który jest nasz, był ten i jeszcze jakiś chyba, nie? Ktoś mnie napisał, ten życzliwy ktoś, no ale normalnie życzliwy, żebym sobie stojak do silników obracania zrobił albo kupił. Ja za mało tego robię, a to jest tyle już zawalone w tym garażu, że co tam, jeden silnik na jakiś czas, a nie robię krów takich. A znowu do krowy to by musiał być, ja nie wiem, jaki stojak. Nie robię innych. Teraz muszę to obrócić. Będę sobie chyba tamto dłuższo, bo tam mam wind ułamany. Na razie się kręci. No pokaż mi, z tej strony sobie zobaczę. Co, kręcić? No. Ja już mam ustawione. A, pokręć mi jeszcze. O. Jakby ktoś, wiesz, czasami nie wierzył, nie? Że ja kręcę? No, że ty kręcisz. Ojej. Ja tak kręcę, ale tutaj wałem tak zbytnio, nie tam w bajaniu. Także jak coś idzie miękko, to się robi wywalać, nie? Tylko musi być pewny sklep. Tu jest jeden tylko taki. No może jest więcej, ale to już jest sprawdzony, nie? No i blisko. I blisko. Rozłączę, nie będę tak w kółko nagrywać. No to jeszcze ciebie. Tutaj dogra, jak wyciągnę. Ja? Jeszcze mam dograć? To jedno tutaj, co już kończę. Okej, oby. Przekręcę se. A, to jak przekręcasz, to jeszcze i się obraca. Zobaczymy. O. I idzie ostatni. Zawsze jak jest możliwość, to położenie ręki, żeby było tak samo. Na przykład nie będę teraz robił do góry, bo już jest inne wyczucie, nie? Musicie wiedzieć. Zawsze starać się, żeby tak samo była ręka. Kierunek przy dokręcaniu, tam przy odkręcaniu, to mniejsza z tym, nie? To tam już obojętnie, nie? No. Zobaczcie, Bodzio chociaż sobie troszkę usiadł, jak uszczelkę smaruje. No, ten leń siedzi na stołku cały dzień. Teraz była szara, teraz będzie czarna. No tak. Zanim posmarujesz, to sobie troszkę posiedzisz. Tak. Czy murzynów poszło na ryby? Nie? Trzech murzynów poszło na ryby, może głośniej powiem, bo nie wiem, czy będzie słychać. No tak. I łowią cały dzień i nic. Już chcą iść. Jeden złapał złotą rybkę. Wypuśćcie mnie. Jest was trzech, to każdemu po jednym życzeniu spełnię, nie? No bo nie każdemu po trzy, bo to za dużo by było. A dobra, no to jak spełnisz, to cię wypuścimy, nie? No i teraz pierwszy murzyn mówi: chciałbym być biały. Białą skórę chciałbym mieć, nie? Nie wiem, co mu tamtego. Bum! Jest biały. Drugi murzyn sobie myśli: o, ten jest biały. Ja też chcę być biały jak kolega, nie? Bum! Jest biały też, białą skórę ma. A trzeci murzyn myśli. A ja chcę, żeby oni obaj byli czarni.
Ping! No, każdy miał swoje marzenie. Marzenia się spełniają. Bo jeszcze jeden powiem, taki krótki, ale o czym innym już. Bo tu nie ma tak zbytnio. Tak ci się chyba o tych murzynach powiedziałeś, jak to zobaczyłeś te swoje czarne ręce, co? No. Teraz od tego silikon. Przychodzi milicjant do stoiska w barze. Takim jakby mleczny, coś takiego. Jak to są te małe budki przy drogach nieraz. I słucham pana. Poproszę frytki. A pani obsługująca mówi: przykro nam, ale nie mamy ziemniaków. A milicjant: nie szkodzi, zjem z chlebem. No. Jeszcze musisz wyczyścić, nie? Troszeczkę. Odtłuścić. Bo to było olejem posmarowane, ale ja i tak odtłuszczam. Benzynki teraz, tak? Tak. Troszkę wzięłeś? No, bo rozpuszczalnik, ktoś, kto co ma, nie? Nie naftą, bo to... Nafta jest trochę tłusta. Pokazać, bo mówiłem kiedyś na którymś filmie, to trzeba obciąć, nie? Tak. Nadmiary. No i teraz w ogóle nie wygląda, że tam coś było. No. To tak samo, nie? Jak już mam namoczoną, o, po łysku dostaję, to tu wszędzie sobie podpompę i już oczyszczę i jeszcze jest szmata wilgotna. Tak. No od razu nie uschnie, nie? Od benzynki. Wszystkie krawędzie przejechać. Gdzie uszczelka, nie? Tak. Teraz sobie jest. Teraz będę śrubki szukał, to możesz wstrzymać. A jeszcze pokaż, jak włącznik mam tam zamontowany. No to już... No ale to nie było nagrane. To nie było nagrane? Nie, chyba, a. Chyba zobaczysz może. Pod dołem tylko. No pod tak. Dołem, nie tam. A! Teraz tu jeszcze masz. Zabezpieczone śruby, nie? Ktoś pisał, że to się nie nadaje, żeby włącznik, bo się przegrzewa. Już zapomniałem kto. Włącznik zawsze się przyda. Czy zblokuje, czy instalacja, czy coś. Jak ktoś chce, jak ktoś nie chce, no to nie, nie? A Mariusz tu chciał, no to ma. I że się przegrzewa zimą. Bo on się zazwyczaj na masę stosuje, ale nie będę go tam do masy dawał. Ja zawsze w tych traktorach daję do prądu, nie? Może być masa nie przewodzić, kabel zaś nie działy. Może plusowy nie przewodzić, może być słabo zakuty końcówki. Albo za cienkie, wtedy się grzeje, nie? Jest duże natężenie prądu, a posprawdzać po prostu. Oczyścić i ten. Nie ma prawa się grzać. Chyba, że będzie lipa. A tu jest taki, my zawsze kupujemy, bo raz w 10 setce poszedł oryginalny, to już mówiłem. I był kupiony pierwszo lepszy, to tylko wytrzymał chyba dzień czasu i się rozleciał, nie? Teraz kupujemy największy amperaż, jaki ma, nie? Mhm. Mała różnica w cenie jest, bo nie teraz są te, a te metalowe to nie radzę kupować, bo to jest całkiem kaplica nie z metalową. Czy to czasem Gisbert nie napisał? Ja nie wiem. Nie, ktoś w tym stylu tam, ktoś tam pisał. No. A jeszcze słuchaj, Karoten, jeszcze się... A, jeszcze o, teraz mi się przypomniało, bo się pytał o sokółki, o uszczelki. Bo o te uszczelki. Powiedzieliśmy chyba, że szyby są wszystkie takie same, nie? Oprócz tych tutaj. O uszczelki, no. Ja mam tam z tyłu włożone z metra. To są w każdej agromie, w każdym tym. W
każdej składnicy. No chyba, że nie ma, no na pewno może nie ma starej, może taki kupił albo co, nie? No bez tak. szyby. No to zmierzyć. W każdej składnicy, nie, bo one są ciut inne, nie? Aha. Na przykład od naglaka wisi tam, ona jest szersza, nie? Ale reszta była zgnita, to jest na wzór. Ale nie wiem, czy nie będę takich wkładał. Do Mariusza no, no. 60, bo to jest 3B, nie? Tak. Ale z metra tam jest, tam może się przejść, pokazać. No to tam do tyłu. Jo. Z metra jest włożona normalna, standardowa. O. I tu ona jeszcze nadstaje, także tutaj ona za ten, nie? Powinna sięgnąć. To jest taka sama odległość, nie? To tam jest ten i zwykła uszczelka, rogi pociąć na 45 stopni sobie i nie trzeba kleić. Ja czarny silikon używam, to trzyma jak smok. Bodzio przykręca. Jak to się cała ta obudowa nazywa? No to, czy... tu obudowa od strony bloku kół rozrządu, nie? Mhm. Pod spodem ta uszczelka, nie? Która była. Tak. I wtedy ta obudowa i teraz śrubki z tymi, z podkładkami sprężynowymi, nie? Nie było. Znaczy się trzech nie było, jedna była odłupana, nie? Ale trzech nie było w ogóle. I idą tutaj sprężynowe, tak? Tak. To nawet wszystkich nie założyli. Nie wiem. Może nie, może sprzedali. No, ktoś dzwoni. Krótkie i dwie dłuższe tutaj. 14 krótkich, tak? Teraz tak wstępnie. Troszeczkę każdą przekręcisz? Tak. Środkowe, ale trochę. Wtedy jadę do góry od środka, a potem na dół, nie? Żebym fali nie dostał pomiędzy. Czasami. Jakbym tak sobie skakał. Nie, bo chyba 14 to było wszystkich razem. Nie. Nie? Ich było 14. A. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jo. Wszystkich razem. Tak. Wszystkich razem jest 14. Mhm. Jest 12 tych tu, mniejszych i dwie. Kręcić, i dwie te duże, nie? Raczej te dłuższe. Długie. No. Tego nie rozkręcam nigdy. Także to nie było odkręcone. Jak jest okazja, to sobie siedzę. No. Troszkę sobie siedzi Bodzia, zobaczcie, widzicie? Widzicie to? Bodzio na siedząco. No. Do czego to doszło? Bodzio na siedząco. Ja się roboty nie boję. Wiecie? Ja się mogę nawet koło roboty powalić. Położyć, czyli żeby nie było skojarzeń. No. Wyciągamy zaślepki z pompy olejowej. Tu jest akurat nowa, stara była zabita. Mm-hmm. Teraz składasz tak, smoka, tak? Nie? No, tak on był, nie? W jednym, w tamtym. To był spadnięty, 328, tak, Mariusza. 328 smok. Gdzieś tam leżał, teraz nie? Śrubkę. Jest, jest. W tych wszystkich smarach nawet by nie było go widać, że tam jest smok. Nie potłuczony, bo on tam go trzeba przyspawać będzie, nie? No, Michał idzie. Zaopatrzeniowiec. Nie? Zaopatrzeniowiec idzie. Hello, Michał. Cześć, Bodzie i widzowie. Mam. Co tu masz? Gumki dla Bodzia przyniosłem. Zobacz. Przydadzą ci się, Bodzio, gumki? No, zaraz pokażę, co jest. I teraz to dobre te, czy nie? Pre? Łopie, ten konie może ściągnąć. Widzisz? No. A, ja
już tobie pierdziczyłem. Wiesz, coś chciał pokazać ci, nie wiem. Mi chciał pokazać? No. W zestawie uszczelek, tu na te łuki, są korki, nie? Korkowe. I tu na ten, nie? Oryginalnie są gumowe. Ale teraz tylko dobrze tu wytnij. Nie, nie, tu trzeba zwężyć, nie? Bo to są takie tam nie wiadomo od czego, nie? Michał tam zdobył kiedyś. I no nie mamy więcej już takich. Mhm, przejdź tutaj. To trzeba będzie odciąć, a to trzeba będzie dociąć na odległość i tu wcisnąć. Mówię dlatego, że korki są do kitu, bo ponieważ u nas zrobiliśmy 2 lata temu kapitalny całego ciągnika. Też najpierw, w Perkinsie, nie? No, najpierw była w trakcie docierania, chyba na 4. dzień, czy jakoś, zaczęło spod pokrywy zaworów cieknąć. Tam jest też korek w zestawie uszczelek, nie? A to nie ma znaczenia, są różne. To jest akurat Ursus zestaw, ale są z takim traktorem namalowanym, też są korek. No tam nie? Pokazujesz, to tam ja nie będę latać, no wiesz. Nie, tylko ale to są Ursus zestaw. Chodzi nie? O zestawy. I teraz no zrobiliśmy to, Michał dostał w jednym sklepie w Starogardzie. Dostał kupić. To jest tworzywo, brązowe one są takie, nie? Jest taka guma, nie to guma, nie to guma. I zmieniliśmy to, ja to już mówiłem na prezentacji, ja mówię, za chwilę będzie tymi lecieć, nie? No bo kiedyś to był korek, pokrywa zaworów w ciapku była korkowa lub gumowa, pokrywa boczna na bloku była korkowa lub gumowa i to nigdy, w misie były już 60 korki, to nic się z tym nie działo, nie wiem co to jest za korek, drzewo sandałowe czy laczowe, już teraz nie wiem. Czy może by było nawet dobre z drzewa sandałowego? Te obcinaczki w środku. Waryński chyba. I Michał kupił właśnie do tego pod tą pokrywę zaworów, tą gumową. Ostatnia była, ale teraz mają w tym sklepie, nie każdy ma, ale to w Starogardzie. Mają w tym sklepie właśnie te gumowe, nie? To się Agrokompleks nazywa. Widziałem wiszą, ale tych nie mogą dostać, nie? Tych pasków oryginalnych, co tu było. Jeden jest szerszy, drugi węższy, nie? Ten jest krótszy, ten jest dłuższy. I teraz ja mówię, no to się spodziewajmy, że poleci stąd. I on mówi, może nie poleci, nie? Spod misy. Ja robiłem elektrykę, a ty wchodziłaś, nie? Mówi, masz farbę pod spodem, siwą czy coś, na kanale, bo tam stał. Na kanale. No i teraz... No farba była. No co teraz? No to zdobył Michał te gumowe. No i ściągnąłem misę, bo nie trzeba przodem ani maską wyjeżdżać. Misę ściągnąłem, tylko gorzej dopasować jest, no, nie? A dodajmy do tego, że ciągnik był pomalowany, tak, nie? Tak, no elektryka już była, wszystko prawie końcówka, już... nie? No maska była założona, wszystko już, nie? I prąd robi. Nie, maska nie była. Czy była już? Nie? Była, wszystko stało. No tam chyba w środku jakieś tam prądy. Bo wszystko już było, tylko prąd ten, może tam takie... Dodatkowe włączniki o tam. Zakładami. Tak, ja już końcówka, wiesz... No, i że farba była świeża, no to ciekło i sobie ten, nie? No i one się skurczą, te korkowe, się zrobią twarde, skurczą i to nic nie daje, nie? Mhm. Tak samo są w zestawach tych... Tu jest jeszcze stary zestaw. Bo to się kupuje, nie? Jak komuś walnie. Razem z tą blaszką jest nakrętka tego typu, nie? Ta blaszka i tu nie ma tych gumek w tych nowych. No tu widać, że jeszcze było od nowego, nie? Tylko jest korek, on też szlak trafi i zaraz macie okrąg, nie? Na deklu, na pokrywie zaworu. To jak nie ma tego, bo to już jest koniec, to gumę olejoodporną i będę ciął, nie? Ale nie wiem, kiedy do tego dojdzie, bo to... Bo się nie robi masowo, nie? Ale to nie zakładajcie w ogóle korka, nie? Aha, teraz jak jesteśmy tu, bo to, gdzie nam nożyk jakiś tu, obcinamy to dziadostwo tutaj, nie?
od razu. Aha. Te uszczelki widzą, no, żeby która... nie kolidowało tutaj czasem do tych lisowych uszczelek, nie? Ten nadmiar, który odstaje, nie? Zawsze jak następna uszczelka ma iść, a tu już mamy złożone, to najprościej jest obciąć, a nie żeby garb był, albo drugą uszczelkę docinać. Po co? Nie? Ta druga już może sobie tu leżeć, bo tu przychodzi, tu będzie... od misy idzie tu aż, nie? I także ona tu na równym sobie będzie leżeć. A tu zobaczcie, tak troszkę odstaje. No, lepiej niech odstaje, jakby miało zabraknąć, nie? I to też zaraz utnę. Każdy szuka swoje klucze. Co? Ja mówię, każdy szuka swoje klucze. Michał też coś tam robi? Ty coś robisz? A oni dopadli się do skrzynki z kluczami. Co, teraz będziesz tego smoka przykręcał, tak? A to jest tu chyba przewód od oleju już, tak? Pcha na magistralę, tu ciągnie, tam pcha. Aha, no, bo tak sobie myślałam, to jest jakiś przewód. Już mam załapane tylko. Teraz tu tak wstępnie dokręcę trochę, wtedy tam, no, żeby to jajo weszło porządnie, nie? Jeszcze trochę. Żeby było w poziomie, nie? To, o, tak teraz jakby było, no. Ale znowuż popchasz tamtym i... O, teraz, ale teraz trzymaj, no. Dobra. Coś jest już. Teraz będzie przerwa, bo będę docinał. To chwilę potrwa. No, to trzeba jej też się skupić, nie? Tak. Dobrze obmierzyć. No, lepiej dwa razy uciąć niż... Raz za krótko. Raz miałem chyba w naszym Perkinsie. Co, Michał? Nie uciąłem za krótki? No. No. Za szybko nie ma co. Nie, bo one oryginalnie, bo teraz te korkowe też nie są na wymiar. Trzeba docinać, nie? Ale oryginalne one były dawniej, były one na wymiar, tylko włożyć i dobra, nie? No, no. A teraz nie. Kręci się wszystko. No, to by było tak, lepiej by było tak, no. Jest to odtłuszczacz. Odtłuścić i... Nożyce, nożyk. I ciąć. Tak. Jeden koniec wpychamy, żeby w rów szedł, a drugi tu takim nieostrym śrubokrętem. O. Trochę zawsze wejdzie tam głębiej, nie? Na razie tak zostanie, potem jeszcze odchylam i tu daję silikon, nie? Na tym styku,
żeby czasem nie było niespodziane. Teraz przerwę zrobimy, bo tego muszę zwężyć i skrócić, nie? Dobra, teraz wkładam uszczelkę. Wkładam odwrotnie.